dobry Państwu, nazywam się Michał Wojdon, mam 21 lat i jestem osobą, która uległa wypadkowi na skutek skoku do wody i jestem z czterokończynowym porażeniem. Osobą niepełnosprawną jestem od 6 lat. Zanim uległem wypadkowi, to byłem bardzo aktywną osobą. Nawet bym powiedział, że częściej bywałem poza domem niż w nim. Teraz na skutek tego wypadku jednak ta aktywność bardzo się zmniejszyła i kontaktuję się dzięki dostępowi do internetu, do telefonu, głównie dzięki rodzinie, która musi przyjść za każdym razem, gdy ją wołam, zaświecić światło, podać wszystko. Przed 6 laty Michał był osobą bardzo aktywną. Dziś wymaga bezpośrednio obsługi niejednokrotnie przez kilka osób, zarówno w zakresie tych potrzeb bezpośrednich, życiowych, jak również tych technicznych, a więc bardzo absorbująca rzecz całą rodzinę. Istnieją pewne rozwiązania ułatwiające obsługę komputera, niemniej jednak są one uciążliwe w obsłudze i ciężkie do zainstalowania. Gdyby nie rodzina, to nie mógłbym korzystać z komputera ani z innych urządzeń codziennego użytku w dzisiejszych czasach.